IPN Małopolska. Region jest nasz. To już prawie kwadrans po ósmej. We wtorkowy poranek wicewojewoda Józef Gawron, zresztą zgodnie z anonsem. Tu się wszystko zgadza, panie wojewodo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy. Politycznie zaczniemy, panie wojewodo, jeżeli pan pozwoli. Mimo rozmaitych wpadek, poparcie dla PiS-u wzrosło o 40%, twierdzą publikatory. Jak to tłumaczyć? No to jest po prostu nasze konsekwentne realizowanie obietnic wyborczych. Ale jednocześnie spada personalnie dla Andrzeja Dudy i Beaty Szydło. Ale to są jakby troszeczkę odrębne kwestie. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość i ten rząd zbiera za to, co odczuwają Polacy, czyli generalnie poprawę sytuacji wszystkich rodzin. 500+. 500+ też, ale też i mniejsze bezrobocie, i szybsze emerytury, i większa pensja minimalna, i generalnie poziom życia wzrósł. To odczuwa każdy. Też wskaźniki, które dotyczą gospodarki, nie mieliśmy takich od lat. Przeklasyfikowanie nas do 25 wysoko rozwiniętych krajów świata, rzecz nieoczekiwana, a będąca już faktem. Tylko opozycjoniści mówią, panie wojewodo, że to niekoniecznie zasługa rządu, tylko zmiany pewnych tendencji w gospodarce i koniunktury. No nie, to oczywiście no taka jest rola opozycji, żeby tutaj szukać dziury w całym. Natomiast przychody w budżecie, które umożliwiają chociażby te prospołeczne tutaj projekty rządu, to przecież one nie wzięły się tak nagle, że mamy jakiś skok i koniunkturę gospodarczą w Europie lepszą, tylko wykonaliśmy to, do czego żeśmy się zobowiązali, chociażby uszczelnienie tutaj kwestii podatkowych, odebranie mafii VAT-owskiej, mafii akcyzowej, paliwowej, tym piramidom finansowym Amber Gold, możliwości łupienia społeczeństwa z naszych wypracowanych dochodów. I teraz tak wykorzystane przychody, które wracają do Polaków, powodują, że gospodarka niesamowicie ruszyła z miejsca i notujemy ożywienie. A my, jako kraj, tak zaczynamy będzie? Być taką oazą spokoju i oazą inwestycyjną dla wszystkich krajów unijnych. To się utrzyma, unijnych. Panie wicewojewodo? No oczywiście, że to się tak utrzyma, zostanie? Ponieważ mamy bardzo mocny fundament w na postaci... Na długo, na zawsze czy na chwilę? No my myślimy, żeby to przynajmniej na kilka pokoleń, bo pracujemy też i dla naszych dzieci i wnuków. Natomiast no są różne prognozy, które mówią, że może być jeszcze kryzys w Unii Europejskiej, może być upadek euro i różne dziwne inne sytuacje, ale my ciągle budujemy fundament, żeby na taki kryzys być przygotowanym. I mieć między rezerwy. Innymi nasza waluta, potencjał naszego przemysłu, który odradzamy, na nowo inwestujemy. I będą te rezerwy? To jest ten fundament, który pozwoliłby nam przetrwać. Sądzę, że tak, że wytworzymy sobie tak mocną sytuację gospodarczą i tak stabilną, że będziemy gotowi przetrwać ewentualne zawirowania. Średnio dobre informacje, panie wojewodo, z Grupy Azoty docierają do nas. CBA zatrzymało szefa Rady Nadzorczej Grupy Azoty tuż po święcie 90-lecia. Czekano z tym zatrzymaniem, aż się święto skończy? Myślę, że nie, że to akurat chyba nie było powiązane. Natomiast no jest pewien rzeczywiście taki jakby niesmak, że akurat tutaj jeszcze mając wspomnienia ze świętowania jubileuszu, jest taka sytuacja, która dla spółki jakby nie jest korzystna. Chociaż no szybko widać, że jest wola szybkiego rozwiązania tutaj, pozbawienia stanowiska tej osoby oskarżanej o tej praktyki korupcyjne. I to akurat jakby jest rzecz dobra. Jubileusz to było przede wszystkim święto pracowników. Nie tyle już Grupy Azoty, co tych starszych, to jeszcze zakładów azotowych, którzy pracowali 20, 30, 40 lat i oni też zostali na jubileuszu zostali uhonorowani, odznaczeni i odebrali podziękowania za te lata pracy. To jest kilka pokoleń, które budowało tą firmę w Tarnowie. W związku z tym ten jubileusz jak najbardziej był dla nich. Natomiast ta sytuacja i sposób jej rozwiązania pokazuje też to, co myśmy obiecywali w wyborach, że nie będzie świętych krów, że nie będzie takiej sytuacji, że będzie przyzwolenie, tak jak za czasów PO i PSL-u, gdy oni rządzili, przyzwolenie na praktyki korupcyjne, na senator różne PiSu, transfery środków mówi, finansowych. Że to taka sytuacja, w której nikt nie może się czuć bezkarny.
Pan, widzę, hołduje temu stwierdzeniu. Dokładnie tak. Minister Mariusz Kamiński, który obejmował stanowisko koordynatora służb specjalnych, taką miał misję i takie było polecenie tutaj prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że przede wszystkim patrzymy i pilnujemy tych, którzy władzę objęli, zajęli stanowiska, ponieważ chcemy gospodarki uczciwej i transparentnej. Te praktyki, które miały miejsce właśnie poprzednio, one muszą się skończyć, bo no to chociażby widzimy, jak to wpływa na życie nas wszystkich po unormowaniu kwestii przychodów i wzrostu nagle PKB, który zaskoczył chyba wszystkich. Panie wojewodo, sporo się mówi o Lechu Wałęsie. Po tym, jak mediom udzielił wywiadu Rzeka, no to ja mam pytanie. Bohater czy megaloman, pana zdaniem? Znaczy, to nie jest taka prosta odpowiedź na to pytanie, ja ponieważ każdy człowiek jest z natury skomplikowany i w różnych momentach życiowych różnie się zachowuje, różne podejmuje decyzje. I tu też życie Lecha Wałęsy można byłoby jakby rozbić na pewne etapy i czym się w danym momencie kierował. Problemem dla oceny takiej historycznej jest to, że Lech Wałęsa nadal jest aktywny medialnie i nadal jakby występuje. I czasami, mnie osobiście jest jakby wstyd za poziom jego wypowiedzi i za zajmowane stanowisko, bo bywa skrajnie tendencyjne. Natomiast te wszystkie jakby tajemne strony jego życia, no niestety nie ma woli, żeby on sam dokonał pewnej reasumpcji, wyjaśnienia i wytłumaczenia, co z pewnością umożliwiłoby taką bardziej rzetelną ocenę jego dokonań. Ja niestety żałuję, że Lech Wałęsa w tym momencie, kiedy była naprawdę szansa na wcześniejszy taki skok i polityczny, i cywilizacyjny, i na jakby zamknięcie tego etapu PRL-u, że on tego nie zrobił. I skutki tego dryfowania my ciągle odczuwamy do dzisiaj. Może nie umiał. A może nie chciał. Zostawiamy bez komentarza. Także do takiej refleksji państwa. Panie wojewodo, kandydat na prezydenta Tarnowa to będzie młody człowiek, czy to będzie ktoś z doświadczeniem? Wiem, że ordynacja jest już prawie gotowa. Za kilka tygodni ma być upubliczniona. Prace podobno się zakończyły. No to chyba można już mówić na ten temat. Można jakby mówić, ale ciągle będziemy mówić na pewnym poziomie spekulacji? Kandydatów, na kandydatów, mhm. Przypuszczeń i spekulacji, ponieważ z jednej strony w Prawie i Sprawiedliwości na poziomie tutaj naszych władz okręgowych nie ma jakby decyzji politycznej i jednoznacznego stanowiska, jeśli chodzi o wytypowanie kandydata czy poparcie kandydata spoza Prawa i Sprawiedliwości. Co będzie Zjednoczona Prawica? No właśnie, czy to będzie kandydat z PiS-u? Te wcześniejsze komunikaty, że Grzegorz Kądzielacki ma jakby potwierdzenie tutaj czy decyzji Jarosława Kaczyńskiego, że będzie kandydatem. Nie zostało to wyartykułowane na poziomie zarządu. Tutaj prezes Włodzimierz Bernacki jest pytał tą osobą, która politycznie powinna jakby zająć. Nie pytałem, ale też jakby z jego strony tutaj nie padło oświadczenie, że rzeczywiście jest przesądzone. Natomiast gdzieś czytałem wypowiedź, że jednak jest wola, by był kandydat z Prawa i Sprawiedliwości, więc widać, że temat jest ciągle otwarty. Natomiast ordynacja, o której pani wspomniała, na pewno jest tym, co troszeczkę tutaj hamuje tą kwestię i podjęcie decyzji ostatecznych. No bo jest tam parę tematów, które może zmienić nastawienie tych osób, które rozważają, czy wystartować. No chociażby kwestia łączenia startu w wyborach bezpośrednich na prezydenta burmistrza wójta z wyborem do rady. Widział pan to? Nie znam zapisów ordynacji. Ona w tej chwili jest, pozostaje w pewnym takim zamknięciu, żeby nie wywołać jakby medialnie szumu, zanim stanie przed parlamentem i będzie procedowana. Spodziewa się pan, że i tak wywoła z pewnością szum duży, zwłaszcza opozycji. To znaczy, znając tutaj tak, skłonność totalnej opozycji do robienia czasami... Myślę, że kontestowali będą ci, którzy nie są autorami po prostu. To też. Natomiast przede wszystkim zawieszą się prawdopodobnie na jakimś najmniej znaczącym detalu, który zmienia pewne jakby kwestie wyborcze i zrobią z tego zamach na demokrację. Bo to z takich działań ta opozycja jest znana. A może będą mieli trochę racji?
Szczerze mówiąc, to chciałbym, żeby mieli czasem trochę racji, bo czekam na jakąś rozsądną decyzję, dyskusję i propozycję. Natomiast tyle już czasu minęło, a ta opozycja właściwie się cały czas zajmuje jakimiś rzeczami mało istotnymi i pali znicze gdzieś tam pod urzędami. No, to jednak nie wygląda na poważnie ani na kogoś, komu w przyszłości można byłoby powierzyć rządy państwa. Panie wojewodo, bardzo ważne pytanie do pana, bo cisza jest w sprawie powrotu do Tarnowa siedziby Karpackiej Spółki Gazownictwa. Były takie deklaracje, były nawet takie obietnice. No i co, nie mamy dobrych wieści? Nie jestem na bieżąco w tych kwestiach, ponieważ jakby rzeczywiście cisza zapadła wokół tego tematu. Taka już zbyt wtedy, długa, gdy rozmawialiśmy, była wola polityczna i właściwie już miała być przekuta na decyzję zarządu spółki. I tylko rozłożona jakby na czynniki pierwsze, kiedy, w jakim trybie, no bo jest to jakieś zadanie logistyczne. Wiem również, że bezpośrednio u ministra w tej sprawie udało się pan poseł Bernacki razem z panią Anną Czech, ale też jakby nie znam relacji po spotkaniu z panem ministrem, czy do niego doszło, jakby co tam ustalono. Natomiast rzeczywiście no, obserwuję, że tutaj jakby nic się nie dzieje. No ale też tłumaczę sobie, że jak się nic nie dzieje, to znaczy, że jednak temat dalej może jest. Może to była tylko taka pusta obietnica PR-owska? Z tych informacji, które ja w tym momencie miałem, to jakby nie była ona PR-owska, tylko była rzeczywiście decyzją woli. Natomiast takiej woli politycznej. Natomiast wiadomo, że spółki zachowują się też i gospodarczo, więc tutaj być może są jakieś kwestie poniesienia pewnych kosztów związanych ze zmianą siedziby spółki, czy też z pewnych decyzji, bo to jednak jest decyzja na lata. Panie wojewodo, ale zmienię nie temat. Znam szczegółów. Zmienię temat przy końcówce naszej rozmowy i zapytam o straty wiatrowe, o te wichury, które w ubiegłym tygodniu przeszły nad regionem tarnowskim. Czy państwo znacie te straty, wysokość strat? Znaczy mamy straty oszacowane, ale jeszcze nie do końca. One są kwotowo jeszcze niedopięte, natomiast jakby w pewnych ilościach, no to mogę je podać, ponieważ to jest bardzo dużo wiatrołomów, głównie drzewa tutaj spowodowały pewne koszty związane z zerwaniem trakcji elektrycznej, z blokowaniem dróg, czy nawet były zatrzymanie ruchu pociągów na jednej linii. O jakiej kwocie możemy mówić? Tak mniej więcej przynajmniej. Nie podam pani kwoty, pani redaktor, natomiast przykładowo, no, jeśli chodzi o domostwa czy obiekty, którym naruszono dachy, to jest ich około 30 w różnym stopniu. Można powiedzieć, że ten orkan Ksawery tak naprawdę to nas oszczędził i nic aż tak strasznego się nie stało. Parę budowli zostało przetestowanych, że nie wytrzymało naporu wiatru, który powinno spokojnie wytrzymać, więc tutaj jakieś kwestie konstrukcyjne zawiodły. Natomiast jakby uniknęliśmy takiego dużego kataklizmu, jak chociażby pamiętamy, jaki miał miejsce na Pomorzu. Z końcówką sierpnia. W zasadzie w połowie sierpnia. I jeszcze, panie wojewodo, dosłownie latem błyskawicy, bo patrzę na zegarek i wiem, że już musimy kończyć. Zdawał pan egzamin na studia? Zdawałem egzamin na studia, to tak. Dobrze, że w ramach nowego prawa jest możliwość powrotu egzaminów na studia? Że wyższe uczelnie mają taką możliwość? Znaczy ja się nie obawiam tego, chociażby dlatego, że zdawałem, nie był to jakiś duży dla mnie stres ze względu, że to było dość szybko po maturze, do której tak trzeba było się należycie przygotować, a szedłem kierunkowo. Natomiast co pan zdawał? Matematykę, fizykę i język niemiecki. Ojajajajaj. Bo zdawałem na Politechnikę Krakowską. Poważna sprawa. Tak, ale zdałem bez problemu. Powinny być te egzaminy, czy nie, panie wojewodo? Spróbujmy to rozstrzygnąć w końcówce programu. Myślę, że tutaj jak wszędzie powinien być pewien środek. To znaczy, ja bym zostawił branie pod uwagę ocen tych i świadectwa tutaj z egzaminu dojrzałości, ale jednak przecież ten egzamin na niektóre uczelnie i tak był. No, chociażby na uczelnie artystyczne należy sprawdzić możliwości tutaj i uzdolnienia przyszłego studenta. Nie miałbym nic przeciw, gdyby na przykład sprawdzono tutaj przy tak dużym naborze na kierunki medyczne
wiedzę z biologii, czy z chemii, czy z jakichś nauk potrzebnych do tego, żeby to studiowanie później było łatwiejsze. Bo bycie medykiem to też bardzo, bardzo poważna sprawa. Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron z nami we wtorkowy poranek. Bardzo dziękuję, panie wojewodo, i dobrej drogi do Krakowa. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i więcej słońca. Do usłyszenia.